partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Dlatego nie każda osoba, która się odchudza, jakby można mówić tak, że ona na pewno dojdzie do anoreksji, bo absolutnie tak nie jest. Zacznę od tych historii rodzinnych, bo to jest, myślę, bardzo ciekawe i warto o tym wiedzieć. U jakich osób w ogóle ta anoreksja ma większą szansę wystąpić? Często to są takie historie, że na przykład dziewczyna, będę mówić o dziewczynie, no bo zdecydowanie częściej to występuje, ma rodziców, którzy są karzący, którzy cały czas mówią, że dostałaś piątkę, a czemu nie szóstkę? Brałaś udział w konkursie, a czemu nie wygrałaś? Przecież Kasia wygrała. Tak, są karzący, porównujący do innych osób, wobec czego w takim dziecku tworzy się przekonanie, że jest niewystarczająco dobre, tak, bo zawsze mogłoby być lepsze, nie spełnia oczekiwania swoich rodziców. Więc zaczyna iść w taką drogę, żeby w końcu pokazać, że ono coś potrafi, że ono potrafi nad czymś panować, że w końcu zrobi coś... Przed samym sobą. Tak, w czym jest świetne i jakby czego nikt inny nie podważy. No i tutaj oddanie tej kontroli jedzeniu jest bardzo takie z tego punktu widzenia atrakcyjne, dlatego że jedzenie staje się taką płaszczyzną, na której w końcu może być tak, jak ta osoba chce, gdzie nikt jej nie, już więcej nie skrytykuje, tak, no bo ona zawsze będzie w tym jedzeniu nienaganna. Ale powiedziałaś oddanie kontroli jedzeniu, chodziło ci, że przejęcie kontroli nad jedzeniem. Tak. W sensie, że to jedzenie, właśnie i tak i nie, dlatego że w anoreksji z jednej strony to osoba ma kontrolę nad jedzeniem, ale z drugiej strony jedzenie ma kontrolę nad tą osobą. I tutaj jedzenie, czy w ogóle masa ciała z tego też wynikająca z kontroli tego jedzenia, więc ta osoba chce kontrolować i jedzenie i swoją masę ciała. Ta masa ciała w wielu przypadkach staje się takim źródłem feedbacku, bo w anoreksji na przykład charakterystyczne jest to, że taka osoba wstaje z rana, staje na wagę i ta waga mówi, co ta osoba może zrobić. Jeżeli waga wzrośnie, to w głowie takiej osoby porażka jest na zasadzie nie powinna, czy tak, nie jesteś, nie zasłużyłaś, żeby dzisiaj wyjść z domu. Musisz siedzieć w domu i robić na przykład kroki, tak? Albo chodzić po pokoju, albo nie zasłużyłaś na to, żeby się dzisiaj z kimś spotkać. Jesteś słaba. Aha, ale to nie jest tak, że właśnie przekładamy to, że nas karano na siebie, tak? Że teraz my karzemy siebie. To jest w ogóle bardzo silny mechanizm autodestrukcyjny. W sensie taka osoba, która cały czas była jakby bombardowana takimi destrukcyjnymi komunikatami, ona w końcu zaczyna niszczyć sama siebie, tak? Czyli jak coś zrobi, jakby dla anorektyczki nigdy nie jest, to co ona robi nie jest wystarczająco dobre, bo zawsze można było zrobić coś lepiej, co jest przełożeniem tych dialogów, które kiedyś ona dostawała, tak? Z zewnątrz, od rodziców, od bliskich, od znajomych i tak dalej, bo to też nie zawsze chodzi, rodzice, znaczy zazwyczaj zawsze rodzice biorą w tym udział, ale też to może być kwestia środowiska choćby, tak, która to podtrzymuje. Przekładają to na dialogi wewnętrzne i ten dialog po prostu jest tak silny, że one nie potrafią sobie z tym poradzić, tak? Nie potrafią, o ile one mają świadomość na przykład tego, że inni ludzie jak zjedzą więcej, to nic się nie dzieje, to one nie mogą. To są bardzo nierówne standardy, w sensie inni ludzie mogą jeść dużo, ale mi nie wolno, tak? Mi nie wolno, ja muszę jeść mało, no bo muszę jakby wyglądać szczupło, natomiast problem jest taki, że im szczuplejsze one są, tak jakby to wciąż im jest za mało i dochodzi do takiego charakterystycznego elementu, w sensie musi wystąpić ten element, żeby móc stwierdzić anoreksję, to znaczy nieumiejętność spojrzenia na siebie w sposób taki realistyczny, tak? Czyli zakrzywiony obraz własnego ciała, że nawet jak taka osoba waży 35 kg przy 165 cm wzrostu, to ona będzie uważać, że jest gruba. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.